Pani marszałek, Wysoka Izbo, panie ministrze. W ciągu ostatnich 6-7 lat polskie szpitale, polska opieka zdrowotna uzyskała za miliardowe środki, nowy sprzęt medyczny, ultrasonografy, rezonanse magnetyczne, tomografy, bloki operacyjne. Po godzinie 14 właśnie w tych szpitalach one stoją puste, są przykryte najczęściej i nie są wykorzystywane. Myślę, że należy zrobić wszystko, żeby ten sprzęt właśnie był przez całą dobę czynny. W tej chwili, pani poseł, w publicznej służbie zdrowia jest 64 miliardy złotych. Tym środkiem dysponuje Narodowy Fundusz Zdrowia. 34 miliardy są poza systemem publicznym. To są właśnie dodatkowe ubezpieczenia, to są właśnie abonamenty, to są prywatne gabinety, prywatne szpitale. Prawie 100 miliardów złotych. Czy to jest mało? Myślę, że to nie jest mało. Należy gospodarnie tymi środkami właśnie rządzić. Należy wrócić do reformy, czy też powrotu podstawowej opieki zdrowotnej, do funkcji, do której została ona podjęta. Do tego, żeby właśnie szpitalne oddziały ratunkowe, żeby izby przyjęć nie były obłożone tymi pacjentami, którzy powinni być diagnozowani, powinni być prowadzeni przez podstawową opiekę zdrowotną. 20% naszej zdrowotności zależy tylko i wyłącznie od ochrony zdrowia. 80% to jest geny, to jest środowisko, to jest tryb życia, w jakim my żyjemy. I na koniec, panie pośle Czesławie Hoc, straszy pan i pana koledzy komercjalizacją, prywatyzacją służby zdrowia. Ja chciałem państwu oświadczyć, nie wiem, czy państwo wiecie, w takim mieście Białogard pan starosta z panem burmistrzem, popierani przez posłów Prawa i Sprawiedliwości, komercjalizują, czyli prywatyzują szpital powiatowy. Ten starosta jest i ma poparcie Prawa i Sprawiedliwości i posłów ziemi koszalińskiej. Dziękuję.